którego należy cenić nie tylko za ambicje, nie tylko za podejście do treningu, ale także jaką postawę prezentuje na zawodach. Jemu walka o najwyższe stawki sprawia radość, sprawia frajdę. Te pełne trybuny nie demobilizują go. To jest zawodnik, którego naprawdę stać na wiele. A przed nami ostatni wyczekiwany przez wszystkich akcent 11 w historii meetingu halowego w lekkiej atletyce Pedro Scapa. Zatem przed nami bieg na dystansie 60 metrów i oglądany w tej chwili Kim Collins, reprezentant São Kitts and Nevis na torze trzecim. Mówiliśmy, to mistrz świata z 2003 roku. Wcześniej Jakub Adamski i Kamil Masztak, reprezentanci Polski, a to już jego wielki rywal, reprezentant Stanów Zjednoczonych Mike Rogers, wicemistrz świata. Halowe zawody rozgrywane w 2010 roku. Rekord życiowy 6,48 sekundy, a zatem taki sam wynik na koncie Amerykanina, jaki stał się udziałem Kima Collinsa w tym roku. Richard Kilty, halowy mistrz świata z Sopotu, pobiegnie z toru 5. Jego rekord życiowy zaledwie o 0,01 wolniejszy, gorszy od wyniku Amerykanina i Kima Collinsa. Daniel Bailey z Antigua i Barbudy, ten, który wygrał ten swój bieg półfinałowy z Kimem Collinsem, ale wydaje się, że mistrz świata nie włożył 100% możliwości w ten finał. No i teraz na torze 7 Junior Perez. Junior Perez 6,49 sekundy, a zatem te rekordy życiowe zbliżone w przypadku piątki zawodników, i Bułgar Denis Dimitrow pobiegnie z toru 8. A zatem dwaj Polacy na torze pierwszym i drugim. Adamski i Masztak, potem Collins, Rogers, Kilty, Bailey, Perez i Dimitrow. Bardzo ciekawe się to zapowiada. Który z tych czterech zawodników to najlepiej wytrzyma i najszybciej to pobiegnie? Czy będziemy mieć kolejny najlepszy wynik w tym roku na świecie? Już mamy dwa. Tak, rzeczywiście, przypomnijmy, Orlando Ortega przed chwileczką 7,45 sekundy na 60 metrów przez płotki. O 0,05 sekundy poprawił wynik Aleka Harrisa, który biegał przez płotki w tym sezonie 7,50 sekundy, a teraz finał 60 metrów mężczyzn. Richard Kilty, tor 5. Halowy mistrz świata z Sopotu dobrze wystartował, ale czy wystarczy mu Kim Collins, proszę Państwa, fantastyczny bieg Kima Collinsa, 6,49 i oficjalny czas, być może zostanie ten czas skorygowany teraz, ten 6,47, a zatem trzy najlepsze w tym roku wyniki na świecie padają, proszę Państwa, w hali Atlas Arena w Sopocie, a zatem niezwykle wysoki poziom sportowy i wielka gwiazda zasłużenie odbiera, wielkie gratulacje. Simply the best. Tak, brawo, brawo, ten 39-letni gentleman tutaj pokazuje, jak można szybko biegać w tym roku, jak szybko można biegać tutaj w Łodzi. Tomku, Tina Turner nie zważa na wiek, jeśli chodzi o występy na scenie, jest po prostu simply the best, tak jak simply the best jest Kim Collins. Popatrzmy raz jeszcze, Kim Collins na torze trzecim, króciutkie, lekkie kroki, on nie jest mocno umięśniony, biega lekko, jak gdyby bez wysiłku, tym imponuje właściwie od początku swojej kariery, zdecydowana przewaga nad Mike'em Rogersem. I Kim Collins, tak samo jak w Moskwie, tak samo jak w Toruniu, tylko szybciej. Zwycięża. I przenieśmy się zatem do Szymona Borczucha, gwiazda meetingu, jest przy naszym reporterze. Proszę Państwa, Kim Collins, muszę przyznać, dotrzymał słowa. Kilka dni temu powiedział, że jest w stanie pobiec jeszcze szybciej niż ostatnio biegł w Toruniu. No i pobiegł. Fenomenalny wynik. Spytajmy, jak to wszystko się stało. Kim, couple of days ago you said you're gonna run faster than in Torun or in Russia, and you did it. Yes, I mean, it's a great track and it's an amazing facility. The crowd are very supportive here, and it's great when you have the energy and the vibes. You know, it creates the will to want to do well. Wspaniała bieżnia, świetna atmosfera, świetni kibice, jak powiedział Kim Collins, to wszystko dodaje energii, no i to wszystko zaowocowało takim, a nie innym wynikiem. Kim Collins, jak widzimy, czuje się w Polsce doskonale, no więc czekamy, aby przyjechał tu jeszcze raz. Kim, so I suppose you have to come and visit Poland more often. Yes, definitely. I mean, I'm gonna be 39 in a couple of months, so next year this time I will go in close to 40 years old, so it'll be amazing to come back and still be able to perform at this level. So I'm looking forward to be able to do that next year. Okay, thank you very much and congratulations once again.